W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza niedziela przedstawia nam bardzo wielką regułę duchowego życia. Po owocach ich poznaczy. To jest bardzo ważne, co Pan Jezus Chrystus sam nam powie. Uważajcie, uważajcie bardzo po prostu na pozory, na to, co wygląda na zewnątrz, być może wspaniale. To jeszcze nic, albo przynajmniej mało znaczy. Bardzo ważne jest rozumieć po prostu, że im bardziej błysnący jest zewnętrzny, a niestety wewnątrz jest zepsuty, tym bardziej właściwie diabeł korzysta. Tak każdy wie, że jaka jest najbardziej niebezpieczna, fałszywa moneta, ta, która wygląda jak najbardziej podobna do prawdziwej. I tutaj po prostu Pan Jezus Chrystus daje nam właściwie możliwość, aby rozeznać, z jakiego z ducha, jaka sprawa jest, jaka jest osoba, jaka jest nauka, jakie jest wydarzenie, czy od Boga, czy od diabła. I Pan Jezus Chrystus mówi, po owocach ich poznaczy. I zresztą podaje ten bardzo słynny przykład i bardzo prosty, że drzewo dobre może tylko owoce dobre wydać, a drzewo złe drzewo owoce złe rodzi. Więc czy to drzewo jest dobre, czy złe? Po tym możemy po prostu poznać, czy jest to od Boga, czy od diabła, czy prowadzi do prawdziwego szczęścia, czy daje nam prawdę, czy daje nam tylko pozór prawdy. Jednak właściwie ta zasada jest niezmiernie trudna do, się tak powiem, do wewnętrznego rozeznania. Dlaczego? Ponieważ nawet jeśli patrzymy długi czas na owoce, wydaje się bardzo często, że są wspaniale. Ludzie się nawracają na przykład, ludzie po prostu pogłębiają ich duchowe życie, ludzie nawracają się od życia w grzechu, błyskawiczne, że tak powiem, zmiany. Może po prostu też być, że tutaj mają miejsce wiele znaki i cuda, które po prostu ludziom na pewno pokazuje, że to na pewno jest Pan Bóg. I w ten sposób właściwie to trzeba po prostu dobrze wiedzieć, co to znaczy. Po owocach ich poznaczy. Co są, moi drodzy, dobre owoce? Kto przynosi dobry owoc? Właściwie owoce to są skutki, to są czyny. To jest to, co właściwie jest na końcu naszych poczynań. Człowiek coś mówi i swoja mowa ma jakiś skutek. Człowiek coś robi i właściwie wynik jego czynności stoi przed nami. Jakieś dzieło, jakaś książka albo jakaś konkretna rzecz, którą możemy zobaczyć jako wynik tej przyczyny, która wydała ten wynik. I z tego powodu, i to są owoce. Te owoce są wtedy dobre, jeśli są całkowicie, 100% dobre. Święty Tomasz z Akwinu bardzo dobitnie pokazuje nam istotę zła. Istotę zła. Istota zła nie polega na tym, że wszystko jest zło. Wszystko jest źle. Istota złego nie polega na tym, że tutaj mamy tylko brudy i okropności. Tomasz idzie tak daleko, mówi, bonum est integra causa malum ex quocumque defectu. To jest dokładny opis właściwie tego. Dobro jest integralne, 100%. Zło to jest jakikolwiek defekt. Słynny przykład, weź po prostu taki wspaniały sok, który właściwie jest najświeższy, najwspanialszy, najzdrowszy i wprowadź w ten sok po prostu jedną kroplę śmiertelnej trucizny. Umierasz. Nie możesz powiedzieć, ale 99% tego soku jest fajny, tylko 1% jest zły, więc popiję sobie 90%. Nie działa. Umierasz. I tutaj właściwie, moi drodzy, jest to bardzo, bardzo jasne, co teraz znaczy owoc dobry. Owoc dobry to jest owoc, który jest całkowicie i doskonale. Mianowicie całkowicie doskonale na poziomie rozumu jest prawda. Czyli właściwie tam nie ma żadnego błędu. Nie ma tam nic, co właściwie miało być niejasne. To jest cała prawda. Czyli prawda
całkowita po prostu, która jest nam przedstawiona. Więc ani błędu, ani pomyłki, ani właściwe oszustwa albo prowadzenia w błędu. Z punktu widzenia woli, czyli punktu moralnego, dobro jest doskonałość. Doskonałość cnót to jest świętość. Czyli po prostu właściwie, jeśli to dobro jest nie tylko pozorne, ale całkowicie, nie tylko naturalne, które kiedyś się kończy, ale nadprzyrodzone, czyli wieczne. Bo właściwie prawdziwe dobro, prawdziwe szczęście, prawdziwa świętość nie ma granic. A gdzie takie dobro jest? Gdzie takie dobro owoc znajdujesz teraz? U nas samych? Nie. I tutaj po prostu mamy do czynienia, jeśli patrzymy człowieka, czy on w ogóle jest w stanie dobre owoce wydać. Od razu musimy odpowiadać nie, patrząc na jego samego. Dlatego, że człowiek jest ułomny, nie poznaje już całkowitej prawdy i rany zadane przez grzech pierworodny prowadzą do tego, że ciągle się myli. Ciągle po prostu właściwie umyka się mu w coś z rzeczywistości, więc nie widzi całości, nie widzi całej prawdy, nie poznaje całej prawdy. A jeśli właściwie już ma tą prawdę, nosi ją w kruchych naczyniach i może ją przy następnej okazji znowu stracić. Po drugie, co do dobrego, co do moralności, to do świętości, doskonałości, oto jeszcze o wiele gorzej. Jeśli często mylimy się, to jeszcze częściej przynosimy takie owoce, jak na przykład, no sprawdź, twoje modlitwy. Jakie na tej modlitwy są? Doskonale, nieustannie myślę o Bogu, każde słowo jest westchnieniem serca do Boga, w pełnej miłości, w pełnym oddaniu, gdzie tam? Nasze modlitwy po prostu rozproszone, roztargnione, byle jakie, niezakończone, nigdy nie po prostu prowadzony jak trzeba i tak dalej. Nasze postępowanie po prostu właściwie wobec każdego, wobec wszystkiego, wszystko po prostu jest, jak święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, do porównania z zepsutym jabłkiem. Zepsute, gniłe jabłko. To są owoce rąk ludzkich, jak pewna modlitwa o tym sugeruje, czyli Offertorium Novusa, które przyśnie po prostu przystawimy Pana Boga, zobacz, jak wspaniali jesteśmy naszej godności ludzkiej. Do widzenia, moi drodzy, nic z tego nie jest. Wszyscy święci nam przypominają nieustannie, jakie po prostu okropne nicości my jesteśmy, jak ogromnie ułomnie po prostu, jak beznadziejni jesteśmy pod każdym względem naszego życia. Więc wobec tego słowa Pana Jezusa Chrystusa, czy ten dobry owoc w ogóle istnieje? A gdzie to dobre dzieło? Całkowite dobre dzieło istnieje tylko tam, albo gdzie nigdy nie była żadna zmaza, nigdy nie była żadna właściwa pomyłka, a taka była tutaj na świecie tylko dwa razy. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby mógł przyjść, właściwie dał jej ten przywilej, aby był całkowitym dobrym dziełem. Dziewem raju, właściwie dziewem żywota, niepokalanym. I teraz mamy właściwe rozwiązanie tego zagadnienia, o którym Chrystus tu mówi. Jeśli chcemy po prostu owoce dobre znaleźć, to tylko i wyłącznie jesteśmy zjednoczeni z Jezusem i z Marią. Tylko wtedy, jeśli nie my, ale Chrystus w nas działa, jeśli nie my, ale niepokalana przez nas działa, to wtedy jest dobry owoc. I stąd właściwie patrzymy na wszystkich ludzi, którzy przedstawiają się przed nami. Jeśli patrzymy na to, czy jest to od Boga, czy od diabła, to tak naprawdę możemy tylko patrzeć, czy ten człowiek żyje w Bogu, w Chrystusie, że ten człowiek po prostu karmi się z Chrystusa i przekazuje Chrystusa, czy ten człowiek jest całkowicie instrumentem, narzędziem, kanałem Chrystusa, albo instrumentem, narzędziem, kanałem Matki Bożej i nic więcej. Co to za ludzie, którzy przynieśli w dalszym ciągu dobre owoce? Święci. Bo święci tak naprawdę poważnie traktowali właściwie ich własną nicość, ich beznadziejność, ich grzeszność,
rozumieli, że za świętym Janem od Krzyża jesteśmy nada. Niczym byliśmy, niczym jesteśmy, niczym od siebie będziemy. I wszystko po prostu, co dostajemy od tego, który jest todo, który jest wszystkim, Pan Bóg. I w ten sposób właściwie stoi przed naszymi oczyma ktoś, który nie mówi w własnym imieniu, nie mówi po prostu wobec własnych inspiracji, wobec własnej idei, wobec własnych, że tak powiem, gigantycznego intelektu albo wielkiej mocy i siły przybycia. Ten człowiek po prostu znika, jak święty Jan Chrzciciel, który mówi, on musi wzrastać, ja zmniejszyć się, znikać. Wtedy będą dobre owoce. I z tego powodu, moi drodzy, patrzmy na to. Patrzmy dokładnie na to. Ponieważ jest bardzo ważne, co na początku Chrystus powiedział. Pamiętajcie o tych 99% wspaniałego soku i ta kropla trucizny. I dokładnie tak diabeł lubi pracować. On, jak święty Paweł nam wyjaśni, lubi przeobrażać się w postać anioła światłości. A tutaj właściwie widzimy, że Pan Jezus Chrystus właściwie stoi przed naszymi. Ten, który jest barankiem Bożym. A jak jest opisane? Bestia druga wygląda jak baranek i mówi jak smok. Widzicie? W ten sposób właściwie to zewnętrzne pozory, zewnętrzne wspaniałości, zewnętrzna mowa i wspaniałe po prostu przekazy bardzo mało znaczą. Tutaj człowiek musi po prostu spokojnie, wytrwale i cierpliwie wciąż porównać z tym, co Pan Jezus Chrystus nam dał. I to są dobre owoce. Więc, moi drodzy, gdzie stoimy? Od 60 lat, 50 lat, kiedy po prostu właściwie tak naprawdę już nikt nie patrzy, co jest to od Chrystusa i Marii. O Marii już dawno zapomnieli, o Chrystusie teraz już też całkowicie. Teraz po prostu ten Bożek ekologia, teraz ten Bożek nowy rodzaj ludzki, ten Bożek, że tak powiem, no jeśli chcesz, koronawirus, to też jakiś Bożek, jakiś bardzo zły zresztą. I w ten, mój drodzy, w takim momencie mamy do czynienia właściwie z wrowcami albo z tym, które właściwie imponują na ludzi. A zobaczcie, jak ludzie po prostu patrzą. Po owocach ich znaczy. A dobry owoc to jest, co najwięcej krzyczy na telewizji i na mediach. To jest właściwie to, co jest prawdziwe. To przynosi dobre owoce. A tutaj, moi drodzy, jesteśmy zagubieni. I Pan Jezus Chrystus na końcu swojej Ewangelii mówi, nie każdy, który mówi, Panie, Panie, ale który wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest właściwy, który pójdzie do Królestwa Niebieskiego. To jest ilustracja Pana Jezusa Chrystusa, tego dobra. Ten, który wypełni wolę Ojca. Bo rzeczywiście, dlaczego wszystkie dzieła Chrystusa są dobre? Bo Chrystus zawsze uczynił to, co Ojcu podoba się. I Matka Najświętsza zawsze wykonała wolę Bożą całkowicie, bezwzględnie, bez żadnego wahania, bez żadnego najmniejszego uszczerbku. To jest właściwa wola Boża. Więc, moi drodzy, w ten sposób musimy teraz najpierw na nas samych patrzeć. Zanim patrzymy na zewnątrz i spróbujemy rozstrzygnąć i po prostu rozeznać, jaki duch tu działa, dobry czy zły, musimy najpierw pytać, co to ten duch wewnętrzny tu działa. Co tu się dzieje? Czy ja przynoszę dobre owoce? Bo nic mi nie po prostu pomaga, jeśli ciągle po prostu jestem sędzią żywych i umarłych, ten dobry, ten zły, ten dobry, ten zły. Nic nie daje, jeśli ja po prostu nie rozumiem, że te słowa są skierowane najpierw ku mnie, do mnie. Pan Jezus Chrystus powie nam, mówi akurat w lekcji, właściwie to, co są złe owoce, to jest właściwie to życie, które nie troszczy się o wykonaniu woli Bożej, które chce w takim razie wykonać inną wolę, własną, wolę opinii publicznej, wolę tak na końcu diabła, który nigdy nie pyta, czego właściwie Pan Bóg ode mnie chce. I w ten sposób
Właściwie, jeśli nie chcemy Boga, który jest samą świętością i czystością, to będziemy chcieć nieczystość. Jeśli nie chcemy Pana Boga, który jest sprawiedliwością i prawdą, to właściwie będziemy chcieli nieprawość i błąd i grzech. I stąd właściwie musimy powiedzieć z wielką skruchem, ile wciąż jeszcze złe owoce wydaje. I co dzień muszę po prostu patrzeć na wspaniałych dzieła rąk ludzkich, rąk moich i patrzę znowu zepsute jabłko, jeszcze bardziej gniłe niż wczoraj. Dlaczego? Bo dzisiaj nie chciałem pytać Pana Boga, czego On ode mnie chce. Nie chciałem żyć pod okiem, wzrokiem miłującym Matki Bożej, nieustającej pomocy, której ja nieustannie chcę mi pomóc i nieustannie chcę mi dać dobrą radę, świętą radę, abym wypełnił wolę Bożą. Tylko ta prowadzi mnie do szczęścia. I Pan Jezus Chrystus przez świętego Pawła bardzo ostro, bardzo mocno powiedział: te złe owoce, które wydajesz, jeśli tu nie zmienisz, na końcu będzie śmierć wieczna. A tylko ten, który oczywiście żyje w łasce Bożej, czyli przyjmuje życie Boże, czyli przyjmuje wolę Bożą, kieruje się według Bożej woli, ten będzie miał życie wieczne. I z tego powodu ta sprawa o dobrych i złych owocach dotyczy najpierw absolutnie mnie. I w tym momencie, moi drodzy, kiedy człowiek zastanawia się i po prostu podejmuje decyzję, ja chcę dobre owoce dać, ja chcę robić z mojego życia coś wielkiego, wspaniałego, sensownego, czystego, świętego. Życie, które przynosi owoce. Jeśli nie, co to za piękne drzewo jesteś, jeśli tutaj po prostu tylko znajdują się takie paskudstwa, które po prostu właściwie nikomu nie pomagają i wszyscy po prostu wszystkich właściwie prowadzą właściwie w strach. No piękne drzewo za nic. I to piękne drzewo, czyli siebie, dostałeś od Pana Boga, dostałeś od Stworzyciela i Zbawiciela, abyś przyniósł owoc, trwały owoc, mnóstwo owoców. To jest bogactwo człowieka. I to jest tylko to, co czynił z miłości do Boga, chcąc przez to podobać się Bogu, czyli wypełnić wolę Pana Boga. Ale to nie może być, jeśli w ogóle nigdy nie pytamy, jaka jest wola Boża. Jeśli staniemy razem i tylko pytamy, co ja dzisiaj robię. I ja nie myślę, że Pan Bóg teraz jest moim mistrzem i Panem. Być może modlitwa poranna jest: dziękuję Ciebie, Panie Jezu, że mi dałeś dzisiejszy dzień, a teraz robię, co chcę. Ja robię, co ja chcę. A wieczorem dziękuję za ten dzień, robiłem, co ja chcę, nie udało się, ale jutro robię to samo. To nie jest życie chrześcijańskie. To nie jest właściwe nigdy przynoszenie dobrego owocu. Więc zacznijmy, jak święty Franciszek powiedział, dobrze uczynić, akurat dobre owoce dać, bo możesz to dobyć od razu. W tej chwili, kiedy starasz się nie tylko półsenny słuchać tego kazania, to jeszcze pół bieda, albo potem właściwie tutaj uczestniczysz we świętym, patrzysz na ołtarz jak mniej więcej jak krowa, to wtedy po prostu postanowienie teraz dobry owoc tej mszy. Wola Boża jest, abym się skoncentrował, abym uczestniczył w męce Pańskiej uobecnionej na ołtarzu i przyjął Pana Jezusa Chrystusa z największą możliwą miłością i pokorą. Wtedy od razu dobry owoc, chociażby trochę. I w tym momencie po prostu zmienię się życie. Muszę po prostu być świętym i wielkim świętym, mówi święty Maksymilian. A co to znaczy? Moje życie nie ma żadnego sensu, ja jeśli nie chcę, jestem determinowany dobre owoce przynieść. I jeśli tak robisz, to Pan Bóg tobie daje taką łaskę, ponieważ jeśli człowiek po prostu oddaje się złu, oddaje się swawoli, to on jest zaślepiony. Temu właściwie Pan Bóg, jak mówią, odbiera rozum. I w tym momencie ludzie po prostu niedobrze myślą i wtedy nie mamy żadnego rozeznania. Dlaczego jest taki mętlik w głowie? Po pierwsze, z powodu naszej okrutnej ignorancji, ponieważ lubimy oglądać filmiki, po prostu w grupie, zamiast karmić się z dobrej, właściwie z dobrej źródeł literatury prawdziwej katolickiej. I po drugie, że właściwie tak naprawdę
nie jesteśmy sami światłem. Nasze oczy są jak po prostu zaćmione. Jest taka mgła. I ta mgła jest zbudowana z braku determinacji. Ja jeśli sam nie chcę żyć w światłości, nie widzę światłości. I z tego powodu widzimy tu bardzo dużo ludzi. Na przykład w tej chwili u wielu ludzi, które byli długi czas w modernizmie, teraz otwiera się im oczy, wszędzie komunia na ręce, wszędzie takie po prostu bardzo dziwne po prostu przekazy o rzeczach, o których świat, Kościół nigdy nie słyszał, jak ta teologia ekologiczna i tak dalej. I w tym momencie po prostu otwierają oczy i szczerze szukają, szczerze chcą właściwie ten dobry owoc. I przychodzą krok po kroku bliżej i wtedy odświeża się ich rozum. I natychmiast widzę, ach, jak ty nie mogą popatrzeć, to przecież to tylko wygląda tak wspaniałe, a w rzeczywistości jest wielkie zło. I w ten sposób, moi drodzy, mam nadzieję, że chociażby trochę więcej rozumieliśmy po prostu ważność o tym, co Pan Jezus Chrystus mówił, po owocach i poznacie. Rozumiecie, nie tylko my poznajemy innych po owocach, ale Pan Jezus poznaje nas po owocach, po naszych owocach, które my przynosimy i chcemy przynosić. I jeśli mówisz wobec tego, ale ja jestem takim grzesznikiem, ja nigdy po prostu nie wydaję więcej niż po prostu zepsute jabłko, to pamiętaj, jeśli już chcesz z całego serca, to już niepokalana przychodzi i zamieni twoje zepsute jabłko swoimi wspaniałymi owocami. Tak jest oddanie się Marii. Tak jest jej miłość do ciebie, że weźmie nawet twoją dobrą wolą, którą masz, twoją chęć i zamienia twoje serce. I z tego powodu, moi drodzy, musimy mieć to postanowienie. To postanowienie Matka Najświętsza chce, abyśmy dobre owoce przynieśli, bo nie ma innej drogi do świętości i do nieba. I ona daje nam w każdej chwili pomoc, abyśmy te owoce przynieśli. Przyniosąc sam dobrych owoców, Pan Jezus Chrystus otwiera nasz rozum i daje nam o wiele łatwiej rozumieć, co się dzieje na świecie i decydować właściwie, jaka jest dobra droga. Droga, która coraz więcej dobrych owoców przyniesie. Tak, moi drodzy, w ten sposób musimy żyć po katolicku. Na końcu, moi drodzy, chciałbym tutaj podkreślić jeszcze raz, i to jest bardzo ważne, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili w świecie, to nie wystarczy, naprawdę nie wystarczy mieć takie po prostu, no coś takiego tam nie jest dobrze. To nie wystarczy. Jeśli po prostu właściwie nie wiemy dokładnie, co jest całe zło LGBT, jeśli nie wiemy dokładnie, na czym polega po prostu całe to zło tego modernizmu, tego postmodernizmu, jak w ogóle to już nie modernizm, to jest panteizmu, który przychodzi nam z Rzymu. Jeśli to nie wiemy o tym, to jesteśmy pozbawieni argumentów. I z tego powodu, oprócz tej decyzji, muszę sam dobre owoce przynieść, bardzo odświeżający dla naszego ducha, dla naszego rozumu, dla naszej wiary, dla naszego po prostu całego życia jest, abyśmy się zajmowali z prawdą, z tymi pozytywnymi, po prostu wartościowymi książkami, albo pozycjami, albo filmami, albo kazaniami, konferencjami, przez które właściwie całe właściwie wewnętrzne życie się odświeża. I dzięki Bogu dostaliśmy, i to na sam koniec powiem, dostaliśmy ten skarb naszego założyciela, arcybiskupa Lefebvre, który w całym tym okropnym zamęcie, właściwie modernistycznym, niemodernistycznym, przedstawił nam i przekazał nam najczystszy owoc. Przedstawił nam, przekazał nam katolicką tradycję na czele z mszą świętą wszechczasów. To są owoce, które on nie wymyślił. To są owoce, które wiszą na drzewie Kościoła katolickiego 2000 lat, którymi karmili się wszyscy święci, wszyscy bez wyjątku. I z tego powodu bądźmy wdzięczni i korzystajmy z tych owoców. Po owocach ich poznacie. Jeśli pójdziesz do tradycji, to nie możesz powiedzieć, ja wątpliwość. Jeśli idziesz drogą wszystkich świętych pańskich, nie możesz już wątpić. No idź tą drogą i będziesz bezpieczny i na końcu idziemy wszyscy, mam nadzieję, do nieba. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.